magazynia BS. Dzisiejszy odcinek będzie miał trochę zacięcia sportowego. Trochę. No ciężko mówić trochę, bo Lamborghini Gallardo, w którym jeździmy, przyspiesza do setki poniżej 4 sekund. Prędkość maksymalna przekracza 300 km na godzinę. No już nie wspominam o tym, że ma ponad 500 koni mechanicznych mocy. Jest to najmocniejszy samochód w dzisiejszym odcinku, ale mamy coś równie ciekawego. Ale na początek coś bardziej dla ludzi. Coś przystępnego, ale również bardzo ostrego. Ford Focus ST. Co zrobić, jeśli potrzebujemy pojazdu, który będzie dobrze spisywał się zarówno w mieście, jak i w trasie, będzie wygodny i rodzinny, i niezbyt drogi. Znalezienie takiego auta nie stanowi większego problemu. Najlepszy będzie jakiś kompakt. Ale co zrobić, jeśli mamy tak zwaną benzynę we krwi i potrzebujemy takich dodatkowych samochodowych emocji? Jest rozwiązanie. Ford Focus ST. Wygodny, rodzinny, niezbyt drogi, świetnie wygląda i jednocześnie ostry. Koniecznie w tym kolorze. Electric Orange. Gruba dopłata, 5000 zł, ale warto. Zaraz po zakupie będziemy musieli przeprowadzić drobną modyfikację. Zerwać z błotników te znaczki imitujące wloty powietrza. Totalna wiocha. Sprzedadzą się na jakiejś aukcji pierwszego dnia. Każdy amator wiejskiego tuningu będzie w niebo wzięty. Oryginalne znaczki nie do kupienia w supermarkecie. Wszystkie laski jego. Te znaczki będą dobrze wyglądały na jakimś eskorcie. A dla nas dodatkowe 50 zł na paliwo. Poza tymi znaczkami wszystko już jest w porządku. Duże koła, specjalne dla tej wersji kraty wlotu powietrza i zderzaki, spoiler i kilka innych sportowych akcentów powoduje, że żaden z fanów mocnych samochodów nie przejdzie obojętnie. Wewnątrz główną rolę grają świetne fotele ze wstawkami w kolorze nadwozia. W górnej części deski rozdzielczej znajdują się 3 dodatkowe zegary informujące o temperaturze i ciśnieniu oleju oraz ciśnieniu do ładowania. Ten egzemplarz jest trochę doposażony, więc ma automatyczną dwustrefową klimatyzację oraz nawigację DVD i ksenony. Standardowy Focus ST ze zwykłą klimą i bez ksenonów kosztuje w tym kolorze 99 tysięcy złotych. Jak na kompakta to nie mało. Ale jak na ostrego kompakta, i to jeszcze z ponad 2-litrowym silnikiem, za który trzeba zapłacić 5 razy wyższą akcyzę, to z kolei niedużo. Prawie wszystkie ostre, doładowane kompakty mają 4-cylindrowe silniki, których dźwięk jest nijaki. Przy wyższych obrotach słychać pompującą turbinę. Brzmi to wszystko jak przypchany odkurzacz. W Focusie jest zupełnie inaczej. Silnik jest oczywiście doładowany, ale ma 5 cylindrów, które wydają taki przyjemny, rasowy dźwięk, że aż się radia nie chce słuchać. Auto waży 1400 kg.
225-konna jednostka z momentem obrotowym 320 Nm, dostępnym w zakresie obrotów pomiędzy 1600 a 4000, rozpędza Focusa ST w czasie 6,8 sekundy do 100 km na godzinę. Prędkość maksymalna przekracza 240 km na godzinę. Zaskoczyło mnie zużycie paliwa. Producent oczywiście podaje średnie poniżej 10 litrów na 100 km, ale zapomnijcie, że jeżdżąc takim samochodem nie ulegniecie pokusie głębokiego wciskania gazu. My cisnęliśmy i średnie spalanie wyniosło 15 litrów. To jest tylko 15 litrów. Podczas przyspieszania trzeba pewnie trzymać kierownicę, a poza tym to już prowadzi się bardzo dobrze i przewidywalnie. Co należy podkreślić, to to, że Focus ST nie boi się nierówności. Sportowe zawieszenie jest twarde, ale zostało tak zestrojone, że i szybko po zakrętach, i po nierównościach ciągle pewnie się prowadzi. Hamulce są bardzo skuteczne i nie wykazują specjalnych tendencji do przedwczesnego przegrzewania się. ST nie jest ostry jak brzytwa. Jest szybki, ale wszystko dzieje się w miły sposób. Przyspieszenia są widoczne głównie na liczniku, ale oczywiście są. Samochód nie jest męczący i z całą pewnością może być używany jako funkcjonalne auto do jazdy na co dzień. Ford Focus to fajny samochód, szybki, agresywny, dający frajdę z jazdy, a przede wszystkim kosztuje przyzwoite pieniądze. Ale Lamborghini z centralnie umieszczoną V10 to zupełnie inny świat. Po prostu to jest samochód marzeń.